Targi CES 2017 już za nami. Zobaczmy więc, jakie nowe trendy technologiczne zawładnęły branżą IT. Jednak w tym materiale nie będę skupiał się na smartfonach. O nich opowiem w oddzielnym filmie, więc subskrybuj. Razer Valerie to projekt dość niecodziennego laptopa. A co w nim takiego niezwykłego? Otóż laptop oprócz głównego posiada jeszcze dwa dodatkowe ekrany o przekątnej 17,3 cala. Ich rozkładanie i składanie jest w pełni zautomatyzowane. Łączna rozdzielczość ekranów wynosi 11520 na 2160 pikseli. Za wydajność urządzenia będzie odpowiadał jeden z procesorów Intel Kaby Lake, a za renderowanie grafiki GTX 1080. Jeśli jednak szukacie wyższej rozdzielczości, zainteresują Was nowe monitory firmy Dell. UltraSharp 32 Ultra HD 8K może poszczycić się rozdzielczością 8K. To 33,2 miliona pikseli, czyli 16 razy więcej niż przy standardowym monitorze Full HD. I choć sensowność umieszczenia tak dużej rozdzielczości na 32 calach jest wątpliwa, sam monitor musi robić piorunujące wrażenie. Podobnie zresztą jak cena, która wynosi $5000. Bardzo ciekawym urządzeniem jest OmniCharge, który jeszcze niedawno realizowany był w ramach kampanii crowdfundingowej na Indiegogo. OmniCharge jest swoistym powerbankiem, który może posłużyć do ładowania najróżniejszych urządzeń. Mocniejsza wersja powerbanka jest w stanie zasilać prądem o mocy 100 W. Cena wersji standard wynosi $129. Teraz coś dla fanów motoryzacji. Divergent 3D zaprezentowało kilka pojazdów, które zostały wydrukowane metodą 3D. Najważniejsze jednak żebryki prezentują się naprawdę świetnie, a niektóre z nich ważą nawet 90% mniej od pojazdów powstałych tradycyjną metodą. Czekacie na HoloLens od Microsoftu? Jeśli tak, to z pewnością zainteresuje Was hełm Daqui od Intela, który ma podobno działać analogicznie do okularów Microsoftu. Sprzęt wyposażony jest w kamery z technologią RealSense 3D, które posłużą do wytworzenia doświadczenia rzeczywistości rozszerzonej. Najlepsze jednak jest to, że Intel Daqui jest już dostępny na rynku. Jednak w przeciwieństwie do okularów Microsoftu ma on jedynie obsługiwać aplikacje przemysłowe, na przykład dla robotników czy architektów. A jak już jesteśmy przy Intelu, dodam tylko, że firma zrobiła kolejny krok w miniaturyzowaniu naszych urządzeń. Intel Compute Card to komputer o rozmiarze karty kredytowej. Ten mini komputer znajdzie zastosowanie w inteligentnych gadżetach. Wyposażony jest w chipset Kaby Lake 7 generacji i łączność Bluetooth oraz Wi-Fi. Samsung Notebook Odyssey to nowa propozycja Koreańczyków dla graczy. Dwa zaprezentowane laptopy posiadają ekrany o przekątnej 15,6 i 17,3 cala. Oba urządzenia będą pracowały pod kontrolą Intercore 7 generacji, a mniejszy z nich będzie oferował GeForce GTX 1050. Nie wiadomo jeszcze, jaka karta graficzna znajdzie się w jego większym bracie, ale obsłuży on maksymalnie aż 64 GB pamięci RAM. Niedawno dostaliśmy ekrany dotykowe w zegarkach. Teraz przyszła pora na słuchawki. Poznajcie Vinci, które na jednej stronie mają wbudowany niewielki ekran. Zanim jednak zapytacie, jaki to ma sens, odpowiem szybko – nie ma. Mimo że twórcy tłumaczą swój projekt osobami trzecimi, które będą mogły podziwiać wizualizację granego utworu, a w razie potrzeby podejrzeć jego tytuł. Słuchawki posiadają 32 GB pamięci flash, a dzięki wbudowanemu odtwarzaczu muzycznemu nie potrzebują dodatkowego źródła dźwięku. Były słuchawki z monitorem, czas na głośnik z wyświetlaczem dotykowym. Wiem, mnie też już chyba nic nie zdziwi. Inteligentny głośnik Ivia może poszczycić się integracją z Google Assistant oraz baterią o pojemności 10 000 mAh. Ma to zapewnić mu 5 godzin pracy przy włączonym ekranie. Głośniki znajdują się po obu stronach sprzętu i oferują moc na poziomie 40 W. Fajnym smaczkiem jest implementacja ładowarki w standardzie QI. Na CES-ie nie mogło również zabraknąć nowych telewizorów.
I choć Samsung wabił nas swoją nową technologią QLED, największe wrażenie zrobiło na mnie LG ze swoim Signature. 77-calowy telewizor OLED o rozdzielczości 4K oferuje technologię HDR, jednak najistotniejszym parametrem jest jego grubość, bo mierzy ona zaledwie 2,5 mm. Telewizor można swobodnie powiesić na ścianie, a cała niezbędna elektronika znajduje się w jego podstawce. Na dzisiaj to tyle. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie go na mediach społecznościowych. To mi bardzo pomoże. Oczywiście subskrybujcie kanał, bo niedługo kolejne materiały. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się!